Zaprojektuj swój wzmacniacz lampowy, część 4B, stopień przeciwstopny. Kontynuacja odcinka 4A. Dzień dobry. Jeżeli ktoś nie oglądał żadnego odcinka z tej serii, zapraszam do pierwszego z nich, ponieważ łatwiej będzie zrozumieć, o czym mowa w tym odcinku. Zajmijmy się klasami pracy wzmacniacza. Użyliśmy wyrażeń klasa A i klasa AB. Sposób działania przedstawiony na rysunku czwartym nazywa się klasą A. Ponieważ obie lampy przyczyniają się do wzmocnienia przez cały cykl, nawet przy pełnej amplitudzie. Widać to po całkowitym wychyleniu poszczególnych zakrzywionych linii obciążenia, przyczyniających się do złożonej linii obciążenia. W kombinacji pokazanej na rycinie drugiej, poszczególne linie obciążenia działają tylko od minus 110 V polaryzacji do zera polaryzacji, podczas gdy zmiana napięcia siatki idzie w dół do pełnych minus 140 V. Podczas części cyklu przy pełnej mocy każda lampa jest odchylana poza granicę odcięcia. Ta metoda nazywa się klasą AB. Klasa B, z której wywodzi się idea klasy AB, to metoda działania, w której obie lampy mają spoczynkowy punkt pracy niemal przy odcięciu bez doprowadzanego sygnału. Kiedy pojawia się jakikolwiek znaczący sygnał, każda połowa wzmacniacza lampowego, czyli jedna gałąź obwodu przeciwsobnego, Zmacnia dokładnie połowę kształtu fali, podczas gdy druga połowa wzmacniacza lampowego drugą połowę. Rodzaj pracy przedstawiony na rysunku drugim nazywa się klasą AB, ponieważ dla małych sygnałów do około 1 czwartej pełnej mocy, to znaczy, że odchylenie napięcia siatki ma około 35V z 70 dostępnych, zanim dojdziemy do obszaru napięć dodatnich dla siatki sterującej, wzmocnienie jest w klasie A, ponieważ obie lampy przez cały czas przyczyniają się do mocy wyjściowej. Kiedy sygnał wejściowy osiąga pełną amplitudę, każda lampa działa tylko przez część czasu, choć w każdym przypadku jest to raczej więcej niż połowa. Dla małych sygnałów lampy pracują w klasie A, ale dla większych mają tendencję do zamieniania się w układ klasy B, dlatego sposób pracy jest oznaczany jako klasa AB. Kolejne rozróżnienie klas dotyczy pracy z dodatnimi wahaniami napięcia siatki i bez nich. Mały indeks dolny 1 po literze oznaczającej klasę, wskazuje, że siatka nigdy nie wejdzie w zakres napięć dodatnich względem katody. Natomiast indeks dolny 2 wskazuje, że stopień mocy pracuje z dodatnio wysterowaną siatką sterującą i odpowiednio, że wymagane jest dodatkowe wysterowanie mocy w obwodzie siatkowym. Tak więc praca układu na rysunku drugim przy obciążeniu 3200 omów od anody do anody. Daje maksymalną moc wyjściową 5,5 W w klasie AB1 i 18 W w klasie AB2. Zastosowanie pentody w pracy przeciwsobnej. Co możemy powiedzieć o pentodach w trybie przeciwsobnym? Mogą one zapewnić jeszcze wydajniejszy stopień mocy, chociaż sytuacja z kształce nie jest taka dobra, a warunki pracy są jeszcze bardziej krytyczne niż w przypadku triod. Jednak przy nowoczesnych wzmacniaczach ze sprzężeniem zwrotnym Możliwe jest, że przynajmniej ze względów technicznych uzyskanie mocy wyjściowej o bardzo dobrej jakości. Rysunek piąty przedstawia dwa zestawy charakterystyk lampy 5881 umieszczonych plecami do siebie w celu wytworzenia złożonej linii obciążenia. Tutaj praca jest ponownie w klasie AB, także w kierunku każdego końca linii obciążenia przewodzi tylko jedna lampa. W obszarze bliskim zerowemu prądowi anody na każdej z nich. Wypadkowy prąd anody jest częściowo przekazywany przez każdą lampę, więc oddawana jest wartość różnicowa w celu wytworzenia złożonych linii obciążenia. Charakterystyki te ilustrują, w jaki sposób można zwiększyć moc wyjściową pentot lub tetrot sumieniowych za pomocą tej metody działania. Grube linie przerywane reprezentują maksymalną moc admisyjną anody wynoszącą 25W. Dzięki linie przerywane reprezentują obciążenie prezentowane dla każdej lampy podczas gdy ciągła linia obciążenia jest wartością złożoną. Spoczynkowy punkt pracy jest polaryzowany napięciem minus 35 V, a do obu anod i siatek ekranujących przekładane jest napięcie 400 V. Daje to 50 mA dla każdej lampy w punkcie spoczynku. Kompozytowa linia obciążenia ma impedancję 800 Ohmów. Zgodnie z omówioną już zależnością, oznacza to impedancję roboczą od anody do anody wynoszącą 3200 Ohmów. Tych dwóch lamp można uzyskać około 70W mocy wyjściowej przy 25W mocy admisyjnej ze zniekształceniami nieco mniejszymi niż 5%. Jest to możliwe, ponieważ poszczególne linie obciążenia przechodzą przez punkty reprezentujące około 50W mocy admisyjnej przy około 15V na siatce, ale rozpraszana moc podczas całej ujemnej zmiany napięcia z punktu spoczynkowego 35V jest znacznie poniżej 25W. Średnia z całego cyklu przyłożonego sygnału mieści się w granicach 25W. Jednak z punktu widzenia wysokiej jakości, ta ocena wydajności powinna być dokładniej zbadana. Na pierwszy rzut oka krzywe złożone sugerowałyby, że zniekształcenia muszą wynosić znacznie więcej niż 5%, ponieważ odstępy między kolejnymi krzywymi wzdłuż złożonej linii obciążenia różnią się dość wyraźnie, ale zauważmy, jak występuje odchylenie. Zamknięcie występuje zarówno na krańcach między krzywą zerową a minus 5V, a także między krzywą złożoną dla minus 35 V na każdej siatce z krzywymi reprezentującymi minus 30 na jednej i minus 40 na drugiej. Zakres zamknięcia się linii jest prawie równy we wszystkich trzech regionach. Oznacza to, że nastąpi spłaszczenie wierzchołków kształtu fali, a także załamanie w pobliżu linii zerowej, jak pokazano na rysunku szóstym. Odpowiada to niemal czystym zniekształceniom piątej harmonicznej. Teraz 5% piątej harmonicznej spowoduje zdeformowanie rzeczywistej fali sinusoidalnej, który jest mniej więcej tak zauważalny jak 10% trzeciej lub 20% drugiej harmonicznej. Dzieje się tak, ponieważ zdeformowanie rzeczywistego kształtu fali jest znacznie szybsze. Zniekształcenie drugiej harmonicznej powoduje jeden obszar zwężenia i jeden obszar rozszerzenia na cykl. Trzecia harmoniczna powoduje dwa obszary zamykania i dwa obszary rozszerzania się na cykl. Piąta harmoniczna powoduje cztery obszary zamykania i cztery obszary rozszerzania się w każdym cyklu. Amplituda dowolnej harmonicznej jest mierzona jako odchylenie od średniej wartości podstawowej fali sinusoidalnej. Jeśli zmiana ma nastąpić cztery razy w cyklu, a nie tylko raz, to wystarczy, że będzie stanowić czwartą sygnału, aby wywołać zauważalny wpływ zarówno na słyszalne zniekształcenia harmoniczne, jak i na wizualną prezentację fali na ostyloskopie. Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do odpowiadających im zniekształceń intermodulacyjnych, ale liczby modyfikujemy do pewnego stopnia o względną słyszalność poszczególnych tonów. Przy niskich częstotliwościach harmoniczne i składowo wyższych częstotliwościach są znacznie bardziej słyszalne niż podstawowe, a więc wzmocnienie będzie jeszcze większe. Podczas gdy przy wysokich częstotliwościach zmniejszenie wrażliwości na wyższe harmoniczne będzie miało tendencję do niwelowania zwiększonej wykrywalności. Jeśli chodzi o zniekształcenia intermodulacyjne, mierzone wartości będą zależne od odchylenia od normy, a więc powinny być proporcjonalne do procentowego odczytu harmonicznej niezależnie od rzędu. Harmonicznej. W praktyce jednak słyszalność intermodulacji wzrasta proporcjonalnie do rzędu wytwarzającej ją krzywizny. Wynik netto tej ogólnej zasady jest taki, że chociaż pentody wydają się dawać wartości zniekształceń harmonicznych konkurencyjne z triodami i znacznie większą moc wyjściową, podane liczby są nieco mylące, ponieważ rząd wytwarzanych przez nich harmonicznych jest znacznie wyższy niż w przypadku triodu. To jest jeszcze jeden czynnik którego praca przeciwsobna nie usunęła z pentody. Zauważmy, jak małą linię obciążenia z rysunku piątego musiałaby się obracać lub przechylać wokół swojego punktu środkowego, aby znacznie więcej zniekształceń stało się widoczne. Linia obciążenia obracana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czyli reprezentująca impedancję niższą niż wartość optymalna, otwiera odstęp między krzywą zerową i minus 5V, reprezentując wprowadzenie większej części trzeciej harmonicznej niż pierwotna wartość piątej. Idąc w przeciwnym kierunku, odstęp między charakterystyką siatki dla zera i minus 5V zamyka się z podobnym szybkim wzrostem zarówno w trzeciej, jak i w piątej harmonicznej. Ta niska wartość zniekształceń została uzyskana dzięki krytycznej regulacji wartości obciążenia. Nie tylko to, ale zastosowana linia obciążenia reprezentuje czysty opór. Ponieważ krzywe charakterystyk, które przecina, są bardzo wyraźnie zakrzywione, każde otwarcie elipsy ze względu na obecne reaktancje również dość szybko wprowadzi zniekształcenia. To dobry powód, dla którego wielu entuzjastów wysokiej wierności nadal woli używać triod, Chociaż nie dają one tak dużej mocy wyjściowej jak pentody przy tej samej mocy admisyjnej. Oczywiście pentody połączone jako triody zachowują się dokładnie tak samo jak triody i można je zaliczyć do tej samej grupy. Sterownik stopnia mocy. Wspomnieliśmy o zastosowaniu stopnia sterującego, znaczy doprowadzenia prądu do wysterowania siatek lamp wyjściowych. Dodatnio względem ich katod, więc będziemy musieli zastanowić się, jak skutecznie uzyskać tę pracę bez zniekształceń. Rozważmy najpierw rodzaj obciążenia, jakie siatki stopnia mocy stanowią dla poprzedniego stopnia. Załóżmy na przykład, że używamy ujemnego napięcia spoczynkowego 70 V. Wtedy dla pierwszych dodatnich 70V wahania sygnału praktycznie nie będzie obciążenia dla poprzedniego stopnia. Impedancja patrząca w siatkę będzie bardzo zbliżona do wartości rezystora siatkowego. Następnie gdy napięcie na siatce zerującej zaczyna być dodatnie w stosunku do katody, zaczyna ona przewodzić prąd, czyli praca z prądem siatki. Krzywizna charakterystyki przewodzenia, gdy jest dodatnia, będzie trochę podobna do krzywej diody. Nie jest to dokładnie linia prosta, ale krzywa około 1 i 1 druga prawa potęgowego. Prąd w obwodzie sterującym będzie taki, jak pokazano na rysunku siódmym. Prąd będzie naturalnie przebiegał w tym samym kierunku co napięcie, a przy przeciwnym wachnięciu, prąd będzie ujemny z punktu widzenia pierwszego obwodu, ponieważ oczywiście będzie miał dodatni prąd siatkowy we własnym obwodzie. Zatem obciążenie prądowe dla poprzedniego stopnia występuje tylko na wierzchołkach kształtów falistych sterującego. To trochę jak próba umieszczenia ciężkiego artykułu na górnej półce, do którego możesz sięgnąć tylko na palcach. Przedmiot ten artykuł jest dość łatwy do podniesienia, dopóki nie osiągniesz wysokości głowy. Wtedy staje się trudniejszy. Kiedy stajesz na palcach, pokonanie ostatniego dystansu wymaga całego wysiłku. Jeśli ktoś cię popnie w krytycznym momencie, po prostu nie dasz rady. Dostarczając energię do wysterowania siatek, największy pobór prądu występuje na skrajnym wierzchołku wahań napięcia. Jeśli zastosujemy linię złożoną obciążenia, reprezentującą obciążenie prądem siatki do teoretycznej charakterystyki lampy, jak na rysunku ósmym, zobaczymy, że idealną charakterystyką lampy będą pionowe linie proste, reprezentujące zerową impedancję reaktywną. Od razu widać, że najlepszą wyjściową możliwość zbliżenia się do tego mają triody. Przydatną lampą sterującą jest 6SN7, która została omówiona już o odwracaczach fazy. Stosując warunki pracy polaryzacji siatki 8V ze sprzężeniem transformatorowym, pojedyncza lampa dawałaby wahania rzędu 340V od szczytu do szczytu. Gdyby dwie takie lampy działały w trybie przeciwsobnym, dostępne byłoby napięcie międzyszczytowe 680V na uzwojeniu pierwotnym. Rezystancja dla prądów przemiennych każdej lampy przy zerowym napięciu siatki wynosiłaby około 6,5Kg. Załóżmy, że szczytowe napięcie sterujące, którego potrzebujemy, wynosi 120V na każdej siatce, a szczytowy prąd siatki wynosi 30mA. Gdy 30mA jest pobierane ze źródła o rezystancji prądu przemiennego 6500 ohm, uzyskuje się spadek napięcia około 20V. Tutaj wtrącę, że to wyrażenie rezystancja prądu przemiennego to po prostu impedancja. Jeśli obwód sterownika da 120V w obwodzie otwartym, napięcie zostanie zmniejszone do 100V powodu prądu siatki. Powinniśmy zapewnić kołysanie wejściowe, które dałoby około 145V bez prądu siatkowego, które po obciążeniu spadłoby do 120V, których potrzebujemy. Kształt fali będzie taki, jak pokazano na rysunku dziewiątym bez zawracania sobie głowy obliczeniem, jaka jest ilościowa zawartość harmonicznych można zauważyć, że jest dość duża. Pamiętajmy jednak, że ten stopień ma dostępne wahanie między szczytowe 680 V, co nie pozwala na obciążenie prądem siatki, podczas gdy my potrzebujemy tylko 240 V, czyli 120 V na każdą siatkę stopnia wyjściowego. Załóżmy, że podamy około 40 V dostępnego odklenia z powodu obciążenia skrajów, i ze względu na margines bezpieczeństwa, musimy użyć transformatora obniżającego napięcie, który zmieni nasze 640 V na wymagane 240. Jest to przekładnia z 8 do 3 lub 2 trzecie 2, do 1. Efekt obciążeniem prądem siatkowym zostanie wówczas zmniejszony z 30 mA do 3/8 razy 30, czyli 11,25 mA. Ten prąd w impedancji wartości tysiąca ohmów reprezentuje prawie 7,5 V spadku z dostępnego wahania lampy o 344 V. Spadek ten będzie zmniejszony po stronie wtórnej w stosunku 8 do 3, tak aby przy wymaganym kołysaniu siatki 120 V był mniejszy niż 3V. Kołysanie w obwodzie otwartym o wartości 123 V będzie wystarczające do uzyskania 120 V przy obciążeniu prądem siatkowym. Oczywista poprawa w stosunku do sprzężenia 1 do 1. Zniekształcenie będzie mniejsze niż 1,5%. Cały ten obwód pokazano na rycinie 10. W tym artykule nie rozważyliśmy kwestii takich jak pasmo przenoszenia czy stabilność wzmacniacza i innych rzeczy, które musimy uwzględnić w praktyce. Naszym celem było uzyskanie obrazu tego, co może zrobić wzmocnienie wzmacniacza przeciwsobnego? Zanim będziemy mogli naprawdę zaprojektować kompletny, nowoczesny wzmacniacz w trybie przeciwsobnym, musimy omówić kilka innych szczegółów związanych w taki czy inny sposób z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Więc następny film będzie dotyczył sprzężenia zwrotnego. Da to podstawę do skompletowania całego wzmacniacza przy użyciu omówionych procedur w poprzednich filmach. Tak więc do następnego razu.